tym odcinku przedstawię Wam tym razem 5 najgorszych, moim zdaniem, wzmacniaczy zintegrowanych, z jakimi miałem do czynienia. W większości będą to wzmacniacze, które Wam już prezentowałem w odcinkach, ale nie wszystkie. Na tym kanale był już odcinek, w którym wymieniałem Wam najlepsze, moim zdaniem, wzmacniacze zintegrowane. Wbrew pozorom, wybór najgorszych wzmacniaczy, nawet jeśli on jest bardzo subiektywny, nie jest łatwym zadaniem. A to dlatego, że nie chciałem po prostu wybrać 5 najgorszych złomów, z jakimi udało mi się zetknąć, na przykład przy okazji napraw. Można by znaleźć, na przykład w historii wczesnego polskiego sprzętu audio, wzmacniacze, które wyglądały, jakby były zrobione przez amatora w garażu. Ale nie o to mi chodziło. Postanowiłem poszukać 5 najgorszych wzmacniaczy wśród modeli ogólnie uznanych firm, produkujących czasem znakomity sprzęt audio. Jest wśród nich jeden wyjątek, ale po kolei. Kryteria oceny sprzętu do tego odcinka to nie tylko złe wykonanie czy słabe brzmienie. Starałem się również wziąć pod uwagę stosunek cena-jakość oraz również awaryjność, łatwość serwisowania i funkcjonalność wzmacniacza. Oczywiście również tym razem wybór 5 najgorszych wzmacniaczy jest bardzo subiektywny, po prostu jest to mój wybór, z którym możecie się zgodzić lub nie. Na 5 miejscu brytyjski Roxane Caspian. Wzmacniacz ten przedstawiałem Wam w jednym z odcinków na tym kanale. Było to już jakiś czas temu i od tamtej pory miałem okazję naprawić jeszcze jeden egzemplarz tego wzmacniacza. Firma Roxane, która wyprodukowała model Caspian, pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale jej założycielami było 2 Irańczyków i z tego co wiem, firma ta istnieje do dziś i ma w ofercie nie tylko wzmacniacze, ale także gramofony, odtwarzacze CD, streamery sieciowe. Caspian model MK1, bo o takim tutaj mówię, to produkt z przełomu wieków, który zadebiutował gdzieś w okolicach roku 2000 lub nawet rok wcześniej. Dlaczego oceniam ten wzmacniacz źle? Zacznijmy od brzmienia. Nie jest ono, co ciekawe, wcale takie najgorsze, ale muszę powiedzieć, że jest ono dziwne. Mówiąc krótko, niektóre nagrania brzmią na Caspianie zupełnie nieźle, a niektóre całkiem nieciekawie. I nie chodzi tutaj o to, że wzmacniacz potrafi wydobyć dobre brzmienie z dobrze zrealizowanych nagrań, jak to zwykle bywa, a słabe produkcje wypadają blado. Tutaj wygląda to inaczej. Nagrania, które dobrze brzmią na większości innych wzmacniaczy, tutaj jakoś magicznie tracą i stają się zupełnie bezbarwne, po prostu przestajemy się nimi cieszyć. Trochę mi to przypomina wzmacniacz Acuphase E203, który również naprawiałem i tam też brzmienie było przedziwne, choć w zasadzie nie wiedziałem dlaczego. Ale to nie brzmienie wzmacniacza Roxane Caspian jest jego najsłabszą stroną, a jego konstrukcja. Nie sama koncepcja układowa, bo tutaj niestety nie wiem jak ona wygląda, bo brak do niego jakiejkolwiek dokumentacji, co również jest jego wielką wadą, chodzi mi o wykonanie. Połączenie montażu typu SMT oraz montażu przewlekanego można by jeszcze przeżyć, ale już prowadzenie ścieżek oraz jakość laminatu jest bardzo słaba. W związku z tym trudno ten wzmacniacz serwisować. Zastosowanie słynnego brązowego kleju powoduje, że wcześniej czy później wszystkie Caspiany z pierwszej serii trafią albo do serwisu, albo na wysypisko, czy raczej do punktu przerobu elektronicznych odpadów. Wzmacniacz ma tylko 2 gałki i są one pokryte taką gumą, która po pewnym czasie niszczy się i wygląda po prostu tragicznie. Widziałem też egzemplarze, w których guma ta wręcz lepi się do palców. Nie da się niestety nic z tym zrobić. No i wreszcie cena. Za Caspiana w tej wersji trzeba zapłacić około 2000 zł, a nawet nieco więcej. Sami ocencie, czy zdecydowalibyście się na jego zakup. Ja nie. Mam nadzieję, że kolejne edycje tego modelu były lepsze niż ta. Miejsce 4. Sansui AU111. Zapewne dziwi Was obecność w tym rankingu wzmacniacza lampowego i to w dodatku wyprodukowanego przez firmę Sansui. Kiedy kilka lat temu poznałem wzmacniacz AU70, który od początku oczarował mnie swoim brzmieniem, pomyślałem wtedy, że być może wszystkie wzmacniacze lampowe Sansui z tamtego okresu, no i późniejsze, brzmią tak dobrze. Zainteresowałem się wtedy właśnie modelem AU111, który oferował wyższą moc wyjściową i w ogóle prezentował się bardziej okazale niż AU70. Oczekiwałem, że ponad 40 W na kanał w lampie przy brzmieniu AU70 to byłoby coś. Niestety w tamtym okresie nie miałem dostępu do modelu AU111, a o jego zakupie mogłem tylko pomarzyć, bo ceny były bardzo wysokie. Jakiś rok później, kiedy już wziąłem się za realizację projektu wzmacniacza marzeń, nadarzyła się okazja naprawy wzmacniacza AU111 dzięki jednemu z moich widzów. Ucieszyłem się, że w końcu będę miał okazję zapoznać się z konstrukcją tego słynnego już przecież wzmacniacza, a także go posłuchać.
Prezentację i naprawę tego wzmacniacza możecie obejrzeć na jednym z filmów na tym kanale. Naprawa nie była łatwa, jest on nieco bardziej skomplikowany niż AU70, ale z drugiej strony jest on większy i to trochę ułatwia serwis. Niestety koszty tego serwisu są bardzo wysokie, zwłaszcza kiedy trzeba wymienić w nim wszystkie lampy oraz niektóre potencjometry. Ale udało mi się wreszcie przywrócić do życia to cudo i przystąpiłem do odsłuchów. Niestety już od początku byłem bardzo rozczarowany. AU111 w niczym nie przypomina brzmienia AU70, mimo tego, że jest to dość podobna konstrukcja układowo, choć tutaj końcówka jest oparta na innych lampach. AU111 brzmi matowo, stereofonia jest w nim przedziwna, dźwięk jest na stałe przyklejony do membran głośników, a niskie tony są trochę rozmyte. Owszem, można znaleźć tutaj trochę tak zwanego lampowego środka pasma, ale na tym kończą się zalety brzmieniowe AU111. Na początku pomyślałem, że być może zrobiłem jakiś błąd przy naprawie, a nawet podłączałem AU70, żeby sprawdzić, czy może z moim słuchem jest coś nie tak. Niestety wszystko było ok, potwierdzeniem tego były naprawy kolejnych egzemplarzy tego wzmacniacza, w sumie naprawiłem ich 4 sztuki, no i wszystkie brzmiały tak samo źle. Jako jedną z nielicznych jego zalet jest wysoka moc wyjściowa, tym sprzętem można naprawdę przyłoić. No zmartwiłem się, bo naprawdę stawiałem na ten wzmacniacz i miałem nadzieję, że będzie to godny następca AU70. Kolejną rzeczą, dzięki której AU111 znalazł się na tej liście, jest jego cena na rynku wtórnym. Dziś, aby go nabyć, trzeba dysponować kwotą od 15 do 20 tysięcy złotych. Tak, to nie pomyłka, po tyle chodzą te wzmacniacze. Pomijam tutaj odmianę vintage, tę z roku 99, która kosztuje pewnie jeszcze więcej, ale jest ona bardzo rzadka. Owszem, można kupić czasem AU111 za około 10 tysięcy, ale nie róbcie tego, bo kupicie po prostu kupę złomu, którą nie wiadomo, czy da się odratować. AU111 jest również drogi w eksploatacji, koszt samych lamp mocy do niego to grubo ponad 1000 zł. No i jeszcze jedno, większość tych egzemplarzy, które są dzisiaj dostępne na rynku wtórnym, wymaga jeszcze remontu, czyli do tych 15-20 tysięcy trzeba doliczyć jeszcze kilka na serwis. Zatem moja rada, nie kupujcie go, nie warto, chyba że macie mnóstwo kasy i chcecie po prostu mieć go w kolekcji. Miejsce trzecie, Laxman LV-103U. Kolejna japońska solidna firma, której zdarzył się bubel. Ale po kolei. Wzmacniacze Laxmana z lampami wyeksponowanymi na płycie czołowej były swego czasu, czyli pod koniec lat 80., czymś niezwykłym i seria ta cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród miłośników audio, a zwłaszcza u miłośników tzw. lampizacji, czyli dokładania lamp w tor audio, wzmacniaczy, odtwarzaczy CD oraz przetworników DAC. Oczywiście chodzi tutaj o dokładanie lamp małej mocy w tor audio wzmacniacza, zwykle przed końcówką mocy, a w innych urządzeniach zaraz przed wyjściem. I właśnie Laxman LV-103 jest czymś takim. Jego budowa przypomina zwykły model tranzystorowy, czyli przedwzmacniacz gramofonowy, układy barwy, filtry oraz wzmacniacze końcowe są zbudowane tradycyjnie na półprzewodnikach, a lampy są jakby na doczepkę wkomponowane w tor audio. Po co się to robi? Otóż po to, aby mieć nadzieję, że wzmacniacz z lampami w torze audio zabrzmi jak prawdziwy wzmacniacz lampowy, a tranzystory w końcówce usuną problemy z mocą wyjściową. Taka oto koncepcja zrodziła się w głowach konstruktorów Laxmana i postanowili oni wypuścić serię wzmacniaczy tego typu, a także, co ciekawe, kilka modeli odtwarzaczy CD z lampami w torze audio. Model LV-103 jest właśnie jednym z takich wzmacniaczy. O jego naprawie również był odcinek na tym kanale. Muszę powiedzieć, że swego czasu poważnie rozważałem zakup dla siebie jednego z modeli tej serii. Nawet miałem okazję kiedyś kupić model LV-107, ale na szczęście tego nie zrobiłem. Dlaczego na szczęście? Otóż po pierwsze wzmacniacz LV-103 to w istocie wzmacniacz tranzystorowy, do którego moim zdaniem na siłę wciśnięto lampy. Widać to po jego konstrukcji, która sama w sobie, jeśli pominąć same lampy i ich zasilanie, jest całkiem ciekawa i pewnie bez tych lamp ta seria miałaby zupełnie dobre brzmienie, tak jak większość normalnych wzmacniaczy Laxmana. No bo z lampami jest ono fatalne. Rozumiem, że dołożenie lamp do toru audio miało na celu osiągnięcie dźwięku lampowego, czyli miękkiego, bardziej delikatnego, z domieszką harmonicznych. Ale tutaj konstruktorzy doprowadzili do tego, że brzmienie LV-103 to po prostu wata dźwiękowa. Dźwięk jest pozbawiony charakteru, wszystko brzmi podobnie, tak misiowato, gąbczasto, do tego stopnia, że nagrania tracą detale, po prostu nie da się tego słuchać dłużej niż kilka minut. Nie wiem, być może są zwolennicy takiego brzmienia, ale ja do nich nie należę. Oprócz tego wykonanie wzmacniacza również nie jest wysokich lotów. Słabe odłażące ścieżki z płytek drukowanych, bardzo skomplikowana wielopłytkowa konstrukcja po
połączona przewodami, nietrwałe potencjometry. Poza tym oryginalne lampy do niego, te z długimi włóknami żarzenia, są nie do zdobycia. Jeśli myślicie, że ceny tego wzmacniacza są niskie, no to nie są. Trzeba za niego dać nadal około 1500 zł. Ostatnio ceny tej serii nieco spadły, ale nadal są dość wysokie. Zatem jeśli ktoś lubi wzmacniacz z takim wyglądem i lampami żarzącymi się w okienku, to proszę bardzo, ale już słuchania tego dziwadła nie polecam. Miejsce drugie, Unitra WS503. Prezentacji tego wzmacniacza nie znajdziecie na moim kanale, po prostu jeszcze go tam nie było. Co nie znaczy, że nie miałem go nigdy na warsztacie, miałem i to wiele razy. Wzmacniacz WS503 pochodzi z łódzkich zakładów Fonica i był on produkowany w okresie PRL-owskim za czasów Unitry. W swoich czasach był on bardzo popularny i uważany za dosyć luksusowy model wzmacniacza, bo miał sporą moc, 2x45W na 8 ohmach, no i trzeba przyznać, że całkiem przyzwoicie wyglądał. Zresztą jego stylistyka opierała się chyba na licencyjnych wzmacniaczach Thomsona. No dobrze, to co takiego złego jest w tym wzmacniaczu? Przede wszystkim brzmienie. Jest ono bardzo słabe, szorstkie, suche, brudne, pozbawione wyrazu, mało dynamiczne. Mimo sporej mocy wyjściowej wzmacniacz źle wysterowuje kolumny. Jeśli popatrzy się na jego konstrukcję, zwłaszcza na konstrukcję końcówki mocy, to widać, że jest ona tak prosta, jak tylko się da. No tylko w megafonach, takich szczekaczkach do ręki, końcówki mocy były gorsze. Poza tym WS-503 nie był dobrze wykonany. Sama obudowa i szasi były jeszcze w miarę okej, ale już płytki drukowane, przełączniki i potencjometry były fatalne. Przełączniki potrafiły przerywać zaraz po zakupie wzmacniacza. Źle wykonane były także trafa sieciowe, które w większości egzemplarzy po prostu buczały. Z tyłu wzmacniacza były bezpieczniki, przykryte taką plastikową osłonką. Często osłonka się gdzieś gubiła, no i bezpieczniki pozostawały na wierzchu, łącznie z bezpiecznikiem sieciowym. I teraz wyobraźcie sobie, co się działo, jeśli sięgaliście po omacku na tył wzmacniacza i natrafiliście ręką na bezpiecznik pod napięciem. Dzisiaj WS-503 na aukcjach kosztuje około 1000 zł, co moim zdaniem jest ceną zbyt wysoką, nawet jeśli weźmie się pod uwagę jego wartość kolekcjonerską. Do ekspozycji na półce jeszcze ok, ale do używania na co dzień nie polecam. I wreszcie miejsce pierwsze, wzmacniacz zintegrowany Technics model SUV-Z320. Jest to wzmacniacz produkowany na początku lat 90. i moim zdaniem zasłużył on w pełni na swoje pierwsze miejsce w tym rankingu. A zasłużył on na nie z dwóch głównych powodów. Pierwszym z nich jest jego okropne brzmienie. Ja już kilka razy opowiadałem wam o brzmieniu wzmacniaczy Technicsa oznaczonych New Class A i zbudowanych w oparciu o hybrydy z serii SVI. Brzmienie tych wzmacniaczy przypomina pracę uszkodzonej skrzyni biegów, takiej bez oleju, do której ktoś jeszcze dosypuje drobne nakrętki. Natomiast wysokie tony brzmią tam jak upuszczanie powietrza z samochodowej opony i to cały czas z tej samej. Po prostu nie da się tego słuchać. To już nawet wolałbym słuchać tego WS-503. Drugim powodem była hybryda SVI. Po jej awarii, a naprawdę niewiele było trzeba, żeby ją zjarać, wzmacniacz można było spokojnie wynieść na śmietnik, bo nawet naprawy gwarancyjne wtedy nie były realizowane. A w latach 90. nie było jeszcze eBaya i nawet nie było jeszcze podróbek tych hybryd. Co prawda SUV-Z320 jest wykonany nieźle, nawet dobrze wygląda, ale niestety jego trwałość też nie jest dobra. Wiem o tym, bo miałem kiedyś ten wzmacniacz. Już po kilku miesiącach przełączniki zaczęły w nim trzeszczeć i przerywał jeden kanał. Mam do tego wzmacniacza trochę osobiste podejście, bo miał być to mój pierwszy dobry wzmacniacz po okresie zaszczytu posiadania sprzętu Unitry. Moi rodzice zafundowali mi ten model gdzieś w latach 90., aby wreszcie uciszyć moje utyskiwania na złą jakość polskiego sprzętu. Sam go wybrałem, sam potem cierpiałem. Zaraz po zakupie podłączyłem go do moich kolumn, już nie pamiętam jakie one były i niestety od początku nie byłem zachwycony dźwiękiem, ale oczywiście nie przyznałem się, bo nie wypadało narzekać, jak to się mówi, darowanemu koniowi. Po jakimś czasie jeden z moich kolegów dał mi do naprawy Nada 3020. Nie znałem jeszcze wtedy tego wzmacniacza, ale po jego naprawie i odpaleniu zmiękły mi kolana i do dziś mi one miękną, kiedy słucham tego modelu. No i pokochałem 3020 oraz zrozumiałem, jak wielka przepaść dzieli brzmienie Nada od brzmienia mojego Technicsa. Potem zrozumiałem też, jak zły był dźwięk Technicsa SUV-320, bo w zasadzie no, każdy inny dowolny wzmacniacz brzmiał o niebo lepiej od tego mojego złoma. Pozbyłem się tego dziadostwa czym prędzej i wam też proponuję unikać jak ognia wzmacniaczy tej serii, a zwłaszcza modelu 320, 220 i podobnych.
Tak, moi drodzy, wygląda mój wybór 5 najgorszych wzmacniaczy. Tak jak wspominałem, jest to mój wybór, z którym można się zgodzić lub nie. Piszcie zatem w komentarzach, jakie wy wymienilibyście najgorsze wzmacniacze, według oczywiście własnego wyboru. No zabawa może być przednia. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie was pozdrawiam i do następnego razu.